Konkretny przypadek, konkretne rozwiązanie. Oto nasza specjalna seria case study, w której analizujemy psie problemy. Wymuszanie uwagi. Przypadek Turbo. Dziś nasze studio szkoleniowe odwiedził Turbo. To buldożek francuski, który tu jest bardzo grzeczny, ale w domu przysparza wiele problemów. O problemach powie nam więcej Grzesiek. Powiedz nam dokładnie, jak się zachowuje Turbo w domu? Turbo na ogół jest grzeczny, natomiast są takie sytuacje, gdzie pokazuje swój charakter. Głównie kiedy idzie na górę, a my jesteśmy na dole, zaczyna szczekać. Po to, żebyśmy przyszli do góry i się pobawili z nim. I powiedz, co wtedy robicie? Przeważnie to już ignorujemy, bo ten szczek jest dość uciążliwy. Mhm. Natomiast po pewnym czasie na przykład Turbo załatwia się na kanapę, albo ostatnio jak w piłka wpadła mu za kanapę, to wydrapał dość sporą dziurę w ścianie ze złości, bo nie przyszliśmy. Wspomniałeś o tym, że teraz zachowanie ignorujecie. Powiedz jeszcze, jak reagowaliście, kiedy Turbo był małym szczeniaczkiem? Jak był mały, to oczywiście był naszym pupilkiem i byliśmy z nim praktycznie krok w krok. Jak zaszczekał, no to oczywiście już od razu przechodziliśmy, więc byliśmy na każde jego zawołanie. Okej, pokażemy dzisiaj kilka ćwiczeń. Prowadzimy pewne zasady, które pozwolą wam opanować zachowanie Turbo. Okej. Ćwiczenia dla Turbo. Turbo uczy się bycia ignorowanym. Bawimy się z Turbo tylko wtedy, gdy jest spokojny. Turbo uczy się różnych komend. Ćwiczenie pierwsze. Turbo uczy się bycia ignorowanym. Jak słyszeliście, Turbo wielokrotnie poprzez szczekanie wymuszał uwagę opiekunów. Zaczęło to się już w okresie szczenięcym. Dlatego teraz bardzo ważna jest konsekwencja. Za każdym razem, gdy Turbo poprzez szczekanie, niszczenie przedmiotów próbuje wymusić uwagę opiekunów, musimy go bezwzględnie ignorować. Zabezpieczmy tak mieszkanie, aby Turbo nie zniszczył kwiatków, firanek czy ścian i przygotujmy mu zestaw ulubionych gryzaków czy zabawek, które będzie mógł rzuć czy wylizywać. To sprawi, że w domu nie będzie się nudził. Ćwiczenie drugie. Bawimy się z Turbo tylko wtedy, gdy jest spokojny. Druga zasada, inicjujemy kontakt. Zawsze, gdy pies jest spokojny. Jeżeli chcesz pójść z psem na spacer, chwilę się z nim poprzytulać, czy zrobić sesję szkoleniową, zawołaj go do siebie, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odpoczywa, węszy, nigdy, gdy jest pobudzony. Na przykład teraz, Turbo siedzi i odpoczywa, zawołam go i chwilę z nim poćwiczę. Turbo, chodź! No fantastyczny jesteś chłopak. Tak jest, super, ekstra. Siad, dobry pies, bardzo ładnie. Wszystkie pobudzające gry, aktywności i zabawy, jak pogoń za piłką czy szarpakiem, przenieśmy na spacery. Niech Turbo dom skojarzy sobie jako miejsce spokoju, odpoczynku i wyciszenia. Tak, Turbo? Ćwiczenie trzecie. Turbo uczy się różnych komend. Aby trening przyniósł lepsze efekty, dodatkowo ćwicz z Turbo różne komendy, które będą uczyły cierpliwości, jak poczekaj czy zostań. Chodź, Turbo. Świetnie. Czekaj. Proszę. Bardzo ładnie, super. Chodź. Czekaj. Proszę. Bardzo dobrze, świetnie. Koniec. Pamiętaj, że to zawsze ty decydujesz, kiedy kończy się ćwiczenie. Z wykorzystaniem jedzenia możesz trenować w domu, a z wykorzystaniem zabawki podczas spacerów. Turbo, chodź. Siad. Czekaj. Czekaj. Tak jest. Na początku delikatnie rozpraszam psa. Super, świetnie. Czekaj. Łap. Dobry pies, ekstra. Świetnie. Dobry pies, super. Puść. Dobrze, siad. Czekaj. Świetnie. Stopniowo coraz bardziej. Czekaj. Czekaj. Łap. Dobry pies, świetnie. Super. W ten sposób Turbo uczy się, że aby dostać coś, na czym mu zależy, musi się najpierw wyciszyć i uspokoić. Świetnie, piesku, super. Podsumowanie. Ignoruj niepożądane zachowanie psa. Inicjuj gry i zabawy tylko wtedy, gdy pies jest spokojny. Wszelkie pobudzające zabawy z psem przenieś na spacery. Ucz psa cierpliwości, wykorzystując trening z nagrodami. Grzesiek, Turbo jest wykończony. Powiedz, jakie są twoje wrażenia, wnioski po dzisiejszej lekcji, zasadach, o których mówiłem, czy treningu z Turbo? Na pewno musimy dużo ćwiczyć. Dużo się nauczyłem. Pokazałeś, jak się z nim bawić i jak z tymi zabawkami operować, jak go nagradzać. No i widzę, że ma to efekty i muszę to kontynuować. I pamiętaj, wszystkie pobudzające aktywności, jak pogoń za piłką, pogoń za szarpakiem, przenieście na spacery. A w domu staraj się aranżować sytuacje, w których Turbo będzie się uspokajał, jak chociażby lizanie czegoś, rzucie zabawek, do których możesz schować troszkę pasztetu, czy które pies może samodzielnie rzuć. Takie aktywności będą go wyciszały. I najważniejsza zasada, ignoruj pobudzonego i wymuszającego psa. Okej, zapamiętam, dzięki. Powodzenia.